Kochane dzieci, miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. Pośrodku wielkiego ucisku Pan sprawi, że powstaną mężczyźni i kobiety wiary, którzy będą bronić Jego świętego imienia. Nie trwajcie w grzechu, ale służcie Panu z radością. Demon dzieli, doprowadzając do rozprzestrzeniania się kłamstwa między moimi biednymi dziećmi, ale wprawdzie Ewangelii i nauk prawdziwego magisterium Kościoła mojego Jezusa znajdziecie drogę do nieba. Nie lękajcie się. Kto jest z Panem, ten nigdy nie zostanie pokonany. Wszystko to, co jest fałszywe, runie na ziemię. Naprzód, mój Jezus ma wszystko pod kontrolą. Pozostańcie z Nim, miłujcie prawdę i jej brońcie. Nie zapominajcie, waszym celem ma być niebo. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.